Witam wszystkich serdecznie w drugiej części filmu omawiającego patent na Unity Couplet Franka McIntosh'a. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją omówienia patentu i zaczynamy od rysunku trzeciego. Mam nadzieję w tym odcinku skończyć wszystkie rysunki i omówić cały patent. Zastrzeżeń patentowych nie będę wam czytał, rzucę je jako tablicę. Każdy zainteresowany będzie mógł zatrzymać film, pauzą i przeczytać ich treść. Kontynuując. Rzeczywiste przykłady wzmacniaczy zawierających wynalazek, zilustrowane na rysunku trzecim, zostały skonstruowane i stwierdzono, że wytwarzają płaską krzywą odpowiedzi w paśmie 20 Hz 200 000 Hz, przy mniej więcej połowie zniekształceń z zakresu częstotliwości od 20 do 20 000 Hz. Przy czym sprawność konwersji lamp wzmacniacza pozostaje powyżej 50% w tym paśmie, a całkowita ilość zużytej miedzi i żelaza jest równa, lub mniejsza niż stosowana w wysokiej jakości transformatorach o porównywalnej cenie, które są obecnie dostępne na rynku. Wydajność tych ostatnich jest znacznie gorsza. Przypominam, rok 1949. Przykład wykonania wynalazku pana Franka McIntosha zilustrowany na rysunku trzecim jest zasadniczo podobny do tego zilustrowanego na rysunku 2, z wyjątkiem tego, że triody 1 i 2 zostały zastąpione pentodami 40 i 41, przy czym pentody są połączone w nowatorski sposób, aby zapewnić wysoką sprawność konwersji mocy. Należy zdawać sobie sprawę, że zarówno wielkość, jak i Charakter różnicy potencjałów między katodą a siatką ekranującą pentody lub tetrody. Są parametrami, które w dużej mierze decydują o sprawności konwersji lamp mocy. Ponieważ potencjały katod-pentod lub tetrod obciążonych w obwodzie katody zmieniają się w stosunku do potencjału masy, wynika z tego, że jeśli potencjały siatek ekranujących są stałe względem masy, potencjały katody do siatki ekranującej będą się zmieniać i ogólnie sprawność konwersji lamp mocy zostanie zmniejszona. W celu zachowania sprawności konwersji mocy dla pentod i tetrod, są one połączone tak, że obciążenia mają w obwodach katodowych. Zwykle podłącza się kondensator między katodą a siatką ekranującą i łączy się siatkę ekranującą z dodatkowym potencjałem anody przez rezystancję. Celem aranżacji obwodów o tym charakterze jest utrzymanie w przybliżeniu stałego potencjału o odpowiedniej wartości pomiędzy katodą a siatką ekranującą. Całkowita różnica potencjałów między katodą a siatką ekranującą jest aproksymacją różnicy potencjałów między dodatnim i ujemnym zaciskiem zasiadkowym silania dla lampy, pomniejszoną o spadek potencjału spowodowany przepływem prądu w rezystancji siatki ekranującej oraz spadek spowodowany rezystancją uzwojenia obciążenia katody. Wynika z tego, że wielkość rezystancji do wywołania spadku napięcia do siatki ekranującej zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do różnicy potencjałów między siatką ekranującą a katodą, gdy zmienia się rezystancja. Jednak minimalna wartość rezystora obniżającego napięcie dla siatki ekranującej jest ograniczona Wielkością obciążenia obwodu wyjściowego przez tę rezystancję, także nie można zrealizować idealnego rozwiązania, a maksymalna konwersja nam w mocy pentodowych i tetrodowych obwodach z obciążeniem katodowym. Ten sposób nie jest możliwa do uzyskania. Obwód przedstawiony na rysunku trzecim stanowi rozwiązanie problemu uzyskania maksymalnej konwersji mocy z lamp pentodowych i tetrodowych w obwodach wzmacniacza przeciwsobnego z obciążeniem katodowym ułożonych według niniejszego wynalazku. Rozwiązanie polegające na połączeniu siatki ekranującej 42 jednej pentody 40 bezpośrednio do anody 43 drugiej pentody 41, a siatki

połączenie siatki ekranującej 42 z anodą 43 implikuje połączenie siatki ekranującej 42 z zaciskiem 46 uzwojenia 30 transformatora wyjściowego które jak wyjaśniono w związku z przykładem wykonania tego wynalazku zilustrowanego na rysunku drugim jest utrzymywany na tym samym potencjale prądu przemiennego co napięcie w punkcie 37 uzwojenia 35 ponieważ zacisk 37 jest zawsze na potencjale Katody pentody 40. Podobnie zacisk 46 uzwojenia 30 jest utrzymywany na tym samym potencjale prądu przemiennego co katoda pentody 40. Przy czym potencjał prądu stałego, występujący między dwoma punktami, jest jednak zapewniony przez źródło potencjału 14. W związku z tym ponieważ katoda pentody 40 zmienia swój potencjał ze względu na obecność w wodzie katodowym prądu płynącego w uzwojeniu 36, potencjał siatki ekranującej 42 zmienia się dokładnie w podobny sposób. W ten sposób różnica potencjałów jest utrzymywana na stałym poziomie, utrzymując w ten sposób maksymalną konwersję mocy z pentody. Dokładnie podobne wyjaśnienie można podać w związku z pentodą 41, jednak wyjaśnienie to jest wystarczająco oczywiste. Należy przy tym zrozumieć, rozumieć, że chociaż pokazano lampy 40 i 41 jako pentody, to dokładnie te same zasady i tryby działania oraz połączenia obwodów mogą być zastosowane w połączeniu z użyciem tetrod, w tym tetrod wiązkowych, jak w obwodzie na rysunku trzecim. Odnosimy się teraz do rysunku czwartego, który ilustruje zasadniczo system o tym samym charakterze, co ten zilustrowany na rysunku drugim, z dodanymi jednak do tego ostatniego kontrolowanego sprzężenia zwrotnego ujemnego, jeszcze bardziej w celu zmniejszenia zniekształceń wzmacniacza, lub alternatywnie, do konieczności zredukowania sygnału sterującego w porównaniu z przykładami wykonania przedstawionymi na rysunkach 2 i 3. W układzie z rysunku 4 regulowane sprzężenie zwrotne degeneracyjne jest uzyskiwane przez połączenie w poprzek uzwojeń pierwotnych 35 i 36, które są połączone w przewodach katodowych triod 1 i 2 rezystora 50, który następnie wytworzył na sobie napięcie, które jest repliką napięcia wyjściowego dostępnego na wyjściu transformatora T. Jest dostępna para suwaków 51 i 52, które są umieszczone ogólnie w punktach równoodległych odpowiednio względem katod 20 i 19. Odpowiednio zmieniając położenie suwaków 51 i 52, można zmieniać całkowite napięcie sprzężenia zwrotnego do każdej striot 1 i 2. Napięcie pochodzące z suwaka 51 jest doprowadzane do elektrody sterującej 6. Przez kondensator sprzęgający 53, który jest podłączony do jednego zacisku uzwojenia wtórnego 56 transformatora wejściowego lub separującego S, który jest zasilany napięciem wzbudzającym przez uzwojenie pierwotne 57 wzbudzane ze źródła napięcia sygnału A w sposób konwencjonalny. Pozostały zacisk uzwojenia wtórnego 56 jest podłączony do elektrody sterującej 6 triody 2. Podczas gdy potencjał elektrody sterującej 6 rośnie, lampa 2 przewodzi. Potencjał suwaka 51 zmniejsza się z powodu przepływu prądu w rezystorze 50 w kierunku strzałki I. Katoda 20 triody 2 ma wtedy wyższy potencjał niż katoda 19 triody 1. Podobny sposób suwak 52 wprowadza napięcie degeneracyjne do siatki triody 1 przez kondensator sprzęgający 53A, który jest połączony szeregowo z jednym zaciskiem uzwojenia w Turnego 58, Transformatora S. Przy czym drugi zacisk zwojenia 58 jest podłączony do elektrody stryjącej 5 triody 1. Upływy dla siatek stryjących triod 1 i 2 zapewniają rezystory 59 i 54, odpowiednio połączone szeregowo ze źródłem polaryzacji 55. Będzie zatem jasne, że zbliżając suwak 51 do katody 19 i suwak 52 do katody 20, do systemu zostanie wprowadzona zerowa degeneracja, a napięcie degeneracyjne mające wartości Dwukrotnie większe niż normalnie dostępne w systemie z rysunku 2 mogą być dostępne przez ustawienie suwaka 51 przy katodzie 19 i suwaka 52 przy katodzie 20. Odniesiemy się teraz do rysunku 5, na którym przedstawiono odmianę układu z rysunku pierwszego. W szczegółach w układzie z rysunku pierwszego uzwojenie pierwotne 18 transformatora T jest połączone szeregowo z obwodem katodowym pierwszej triody 1 i kolejne uzwojenie pierwotne. 21 jest bifilarnie nawinięte w stosunku do uzwojenia pierwotnego 18 i jest połączone szeregowo z obwodem anodowym kolejnej triody, dzięki czemu trioda 1 jest obciążona w obwodzie katody, a trioda 2 w obwodzie anody. W układzie z rysunku 5 lampa 1 jest obciążona w obwodzie katodowym za pomocą uzwojenia pierwotnego 18 transformatora T. Sygnał wejściowy z wtórnego uzwojenia 60 transformatora wejściowego S. Jest podawany między elektrodę sterującą 5 lampy 1 a zacisk 67 uzwojenia 18 przewodami 65 i 66. Jednak lampa 2 jest sterowana w inny sposób na rysunku 5 niż trioda 2 na rysunku 1, przy czym lampa 2 ma w efekcie obciążenie w obwodzie katodowym w układzie z rysunku 5. W tym celu uzwojenie pierwotne 21 jest połączone w obwodzie anody lampy 2 w sposób podobny do połączeń opisanych wcześniej w związku z rysunkiem pierwszym. Drugi sygnał jest podawany w fazie przeciwnej do pierwszego, pomnianego sygnału wejściowego, przez uzwojenie. 62 połączone między anodą 22 lampy 2 a elektrodą sterującą 6 lampy 2 przez zwykły kondensator blokujący C. W związku z tym Obwód wejściowy lampy 1 widzi dwa napięcia alternatywne. Jedno pochodzące z uzwojenia pierwotnego 63 i które jest przekazywane do uzwojenia wtórnego 60 przez sprzężenie magnetyczne, a drugie stanowi degeneracyjne napięcie zwrotne pochodzące z uzwojenia pierwotnego 18 transformatora wyjściowego T przez połączenie zacisku 64 uzwojenia wtórnego 60 za pomocą przewodu 65, 66 z zaciskiem ujemnym 67. Uzwojenia pierwotnego 18. Obwód wejściowy lampy 2 widzi dwa napięcia przemienne. Jedno pochodzące z uzwojenia pierwotnego 63, który jest indukcyjnie przekazywane do uzwojenia wtórnego 62, a drugie stanowi degeneracyjne napięcie zwrotne, pochodzące z uzwojenia pierwotnego 21 transformatora wyjściowego T i degeneracyjne ze względu na fakt, że uzwojenie 21 jest obwodzie katodowym lampy 2, zmieniając potencjał katody 20 względem anody 22. W jednej fazie, podczas gdy potencjał elektrody sterującej 6. Zmienia się w tej samej fazie względem anody 22 przez napięcie w uzwojeniu wtórnym 62. Patrząc z innej strony, Napięcie wejściowe lampy 2 składa się z napięć z uzwojeń 21 i 62 połączonych szeregowo. Tak więc, gdy dodatnia połowa cyklu napięcia w uzwojeniu 62 jest w kierunku strzałki E, potencjał elektrody sterującej 6 względem katody 20, zakładając, że katoda jest na ustalonym potencjale, wzrasta dodatnio. Powoduje to wzrost prądu anody, co zwiększa napięcie na cewce 21, powodując wzrost napięcia na uzwojeniu ilo 21 w kierunku strzałki E'. Będzie oczywiste, jak widać z obwodu siatka katoda lampy 2, napięcia E i E' są przeciwne, a zatem napięcie E' jest degeneracyjne. Dodatkowo, jeśli siatka ekranująca 67 jest dostępna w lampie i 1, może być ona połączona bezpośrednio z anodą 22 lampy 2 i będzie utrzymywana na stałym potencjale względem katody 19 lampy 1 równym napięciu źródła czternaście Ponieważ takie samo napięcie zmienne jest dostępne przez cały czas na anodzie 22 i katodzie 19. W razie potrzeby kondensator C może być połączony od katody 19 do anody 22. Podobnie siatka ekranująca 68, dostępna w lampie 2, może być podłączona bezpośrednio do dodatniego zacisku źródła 14 i będzie utrzymywana na różnicy napięcia zmiennego od potencjału katody 20 równemu napięciu źródła. 14, ponieważ nie istnieje impedancja między siatką ekranującą 68 a katodą 20, należy sobie zdawać sprawę, że lampy 1 i 2 na rysunku 5 mogą być zatem triodami, tetrodami, pentodami, strumieniowymi lampami mocy lub im podobnymi. Zależnie od potrzeb, a ponadto, że w różnych przykładach wykonania i przykładach wynalazków ilustrowanych i opisanych w niniejszym dokumencie specyficzny charakter zastosowania lamp wzmacniacza elektronicznego może być wybrany dowolnie pośród różnych dostępnych typów, to jest jody, pentody, lampy strumieniowe i tym podobne. Układ z rysunku szóstego przedstawia prostą odmianę układu z rysunku drugiego, pokazując, że w razie potrzeby bifilarne uzwojenie pierwotne 32. 536 mogą być bezpośrednio sprzężone z obciążeniem, przy czym transformator T działa jako autotransformator. Pan Frank McIntosh pisze, ujawniłem różne układy wzmacniające typu przeciwstawnego, wykorzystujące każdy transformator z uzwojeniem bifilarnym i zilustrowałem na schematach, czyli na rysunkach, od 1 do 6 konwencjonalne transformatory z uzwojeniem bifilarnym. Wspomniałem jednak, że można zastosować uzwojenia pierwotne transformatora równoważne uzwojeniom bifilarnym. Odnieśmy się teraz do rysunków od 7 do 10, które przedstawiają różne konstrukcje uzwojeń transformatora. Te transformatory mogą być zastosowane w obwodach z rysunków od 1 do 6. Rysunek 7 ilustruje transformator mający 4 uzwojenia pierwotne, dwustronnie uzwojone i połączone w ze wspólnym uzwojeniem wtórnym. Rysunek 8 ilustruje możliwy substytut systemu z rysunku 7, czyli transformator wykorzystujący nałożone na siebie cewki zamiast cewek uzwojonych bifilarnie, przy czym transformator z rysunku ósmego jest równoważny transformatorowi z rysunku siódmego pod warunkiem połączenia uzwojeń prawidłowo we wzmacniaczu przeciwsobnym zgodnie z wynalazkiem. Rysunki 9 i 10 ilustrują warianty transformatora z rysunku siódmego, których oddzielone warstwy pojedynczej cewki są włączone przez odpowiednie połączenia między warstwami w różnych uzwojeniach pierwotnych transformatora przeciwsobnego, zapewniając prawdziwy, przybliżony odpowiednik dla transformatora z uzwojeniem bifilarnym. Odnosząc się teraz bardziej szczegółowo do rysunku siódmego, ilustrowano rdzeń 100 konwencjonalnej konstrukcji z nawiniętą na nim cewką 101 utworzoną z wielu bifilarnie nawiniętych warstw 102, przy czym uzwojenie zaczyna się w punkcie 103 i kończy się w punkcie 104. Przewody 105, 106. Są wyprowadzone z punktu początkowego 103 uzwojenia bifilarnego, do którego można podłączyć zaciski B i B minus napięcia zasilania, gdy transformator jest włączony w obwód wzmacniacza. Podobnie z końca uzwojenia w punkcie 104 wyprowadzone są dwa zaciski 107-108, przeznaczone do podłączenia odpowiednio z anodą P1, jednej lampy wzmacniacza przeciwstawnego oraz katodą C2 pozostałej lampy. Podwójna cewka 110 jest nawinięta na. W tym samym rdzeniu obok cewki 107. I ma zaciski 111 i 112 do podłączenia napięć B i B oraz zaciski 113 i 114 do podłączenia odpowiednio do katody C1 jednej lampy i anody P2 pozostałej lampy. Należy zauważyć, że odpowiednie uzwojenia są nawinięte w przeciwnych kierunkach względem rdzenia 100 z powodów wyjaśnionych poprzednio oraz teraz krótko, ponieważ i 101 i 110 mają wytwarzać strumień w trybie, przeciwstawnym lub naprzemiennie w przeciwnych kierunkach w rdzeniu 100. Uzwojenia wtórne 115, 116 są nałożone odpowiednio na cewki uzwojenia pierwotnego 101 i 110 i są pokazane jako połączone szeregowo przewodem 117, przy czym rozumie się, że połączenie równoległe jest również wykonalne. W ogólnym lub przybliżeniu równoważnym okładzie z rysunku 8 zrezygnowano z bifilarnych uzwojeń i zastosowano cztery uzwojenia pierwotne o numerach 120, 121, 122 i 123. Uzwojenia nakładające się 120 i 121 są nawinięte we wzajemnie identyczny sposób oraz uzwojenia nakładające się 122 i 123 w identyczny sposób. Dwa ostatnie odwrotnie do dwóch pierwszych wspomnianych uzwojeń, a pary uzwojeń są umieszczone obok siebie na rdzeniu. Początkowy punkt 124 uzwojenia 120 może być podłączony do zacisku B- a końcowy punkt 125 uzwojenia 121 do zacisku B, źródła zasilania anodowego, za pomocą odpowiednich wyprowadzonych zacisków, a punkty zaciskowe 124 i 125, w ten sposób połączone ścieżką o znikomej dla prądu przemiennego, pozostają na identycznym potencjale dla prądu przemiennego. Punkt końcowy 126 uzwojenia 120 i punkt początkowy 127 uzwojenia 121 są umieszczone blisko siebie i są. Połączone kondensatorem K1, który służy do utrzymywania punktów 126 i 127 na identycznych potencjałach dla prądu zmiennego. Punkt zacisku 126 może być połączony do katody C2, a zacisk 127 do anody P1. Cewka 122. Może być podobnie zaaplikowana. Zacisk 128 jest podłączony do B, a zacisk 129, cewki 123 do B. Zaciski 130 i 131 są połączone kondensatorem K2, także zaciski pary 128. 129 i zaciski pary 130 i 131 mają identyczne potencjały AC, czyli dla prądu zmiennego. Zacisk 130 może być podłączony do katody C1, a zacisk 131 do anody P2 lamp wzmacniacza wykorzystującego transformator. Uzwojenie wtórne 132 może być rozmieszczone jak w przykładzie wykonania z rysunku 7. Należy sobie zdawać sprawę, że indukcyjność rozproszenia w przypadku przykładu wykonania wynalazku zilustrowanego na rysunku 8 będzie większa niż w przypadku przykładu wykonania z rysunku 7. Jednak transformator z rysunku 8 może być skonstruowany bardziej ekonomicznie niż transformator z rysunku 7 i może się z tego powodu okazać pożądany pomimo jego stosunkowo słabszej wydajności. Na rysunku 9 przedstawiono dalszą modyfikację układu z rysunku Siódmego, której efekt bifilarnej cewki uzyskuje się przez nawijanie odpowiednich uzwojeń pierwotnych, które mają być połączone w jedność, kolejne warstwy, a następnie łączenie warstw za pomocą odpowiednich przewodów. Mając szczególne odniesienie do transformatora odpowiedniego do zastosowania w układzie wzmacniacza z rysunku 2, na przykład, uzwojenie 29 może zawierać warstwy uzwojenia 141, 142, 143, 144. 145, 146 i tak dalej, a uzwojenie 30 warstwy naprzemiennie. 147, 148, 149, 150, 151 i tak dalej. Punkt końcowy warstwy 141 może być połączony z b-minus. A jej drugi punkt końcowy połączony przewodem 150 z sąsiednim punktem końcowym warstwy 142. Warstwy 141 i 142 są nawijane w tym samym kierunku, więc prąd w każdym zwoju obu warstw 141 i 142 płynie w tym samym kierunku, aby wytworzyć wzajemnie połączony strumień w rdzeniu. Proces łączenia warstw jest kontynuowany do końca uzwojenia, przy czym warstwy uzwojenia 141, 142, 143 i tak dalej są w ten sam sposób połączone Szeregowo. Warstwy naprzemienne 147, 148, 149 itd. są również połączone szeregowo przewodami 161, a uzwojenie wtórne 163 może być nałożone na uzwojenie pierwotne w konwencjonalny sposób. Punkty końcowe najbardziej zewnętrznej pary sąsiednich warstw uzwojenia mogą być następnie wyprowadzone odpowiednio na anodę P1 i katodę C2. Podobną parę uzwojeń pierwotnych 164 i 165 5. Można umieścić na rdzeniu w sąsiedztwie uzwojeń pierwotnych 29 i 30 do połączenia z anodą P2 i katodą C1, a uzwojenia 29 i 30 są powiązane z uzwojeniem wtórnym 164, które jest połączone szeregowo z uzwojeniem wtórnym 163. Przy czym należy rozumieć, że połączenie równoległe jest również wykonalne. Tutaj muszę wtrącić, że pan Macintosh sam pogubił się w numeracji na swoich rysunkach, a tego trochę trzeba zgadywać, o co mu chodzi. Dalej. Należy sobie uświadomić, że ponieważ uzwojenia sąsiadują ze sobą naprzemiennie warstwami, a punkty początkowe warst 141 i 147 sąsiadują ze sobą i są ze sobą połączone ścieżką o niskiej impedancji pod warunkiem, że taką impedancję będzie miało źródło napięcia B i B minus, to potencjały sąsiednich zwojów każdej pary warstw mają idealnie identyczny potencjał dla prądu zmiennego. Aby skompensować wszelkie odchylenia od idealnych warunków, Powodowanych nieregularnością uzwojeń i tym podobne, można połączyć końce uzwojeń za pomocą dużego kondensatora K, który ustala końce uzwojeń na identycznym potencjale dla prądu zmiennego. Rysunek 10 przedstawia sekwencję uzwojenia, która jest zbliżona do sekwencji przedstawionej w przykładzie wykonania z rysunku 9, przy czym uzwojenie 170 jest ułożone w kolejnych warstwach. Które pozostają niepołączone ze sobą podczas nawijania cewki. Pierwsza, czwarta, piąta, ósma, dziewiąta, dwunasta warstwa są połączone szeregowo przewodami 161, aby zapewnić jedno uzwojenie. Druga, trzecia, szósta, siódma, dziesiąta, jedenasta warstwa są połączone szeregowo przewodami 162, aby zapewnić drugie uzwojenie. Początkowe punkty pierwszej i drugiej warstwy mogą być połączone odpowiednio z zaciskami B i B z zasilacza na napięcia anodowego, a dwa skrajne uzwojenia, np. 11 i 12 warstwa połączone z katodą C2 jednej lampy próżniowej i anodą P1 drugiej lampy próżniowej wzmacniacza przeciwsobnego wykonanego zgodnie z wynalazkiem. Te dwa ostatnie zaciski mogą być połączone przez kondensator K, aby zapewnić występowanie na tych zaciskach tego samego potencjału prądu zmiennego sygnału, jak w układach transformatorowych z rysunków 8 i 9. Powyższe uzwojenie może być zduplikowane. Aby zapewnić dwie pary bifilarnie nawiniętych odpowiedników, należy sobie zdawać sprawę, że gdy transformatory przedstawione na rysunkach 7, 9 i 10 zbliżają się stosunkowo blisko do idealnego lub bifilarnie uzwojonego transformatora, przykład wykonania z rysunku 8 jest w najlepszym przypadku bardzo ogólnym przybliżeniem. I kiedy pracuje, działa, ale niedoskonale w obwodach ułożonych zgodnie z wynalazkiem i nie jest zalecany z wyjątkiem przypadków, gdy inne względy niż doskonałość wykonania są pierwszorzędne. Ponadto należy zdać sobie sprawę, że można zastosować dalsze warianty transformatorów przedstawionych na rysunkach 7, 9 i 10 bez odchodzenia od rzeczywistego zakresu i ducha wynalazku, który wymaga zapewnienia transformatorów Unity Couplet dla uzyskania najlepszej wydajności i które mogą wykorzystywać dowolny rodzaj transformatorów w oprężeniu jedności, posiadających wymagane uzwojenia i które są znane lub mogą stać się znane technice. Rozpatrzenie układu z rysunku drugiego, trzeciego, czwartego i szóstego pokaże, że każda z pokazanych lamp wzmacniaczy lub modulatorów pracuje z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, Ponieważ w każdym przypadku uzwojenie pierwotne transformatora wyjściowego jest połączone przewód katodowy lampy i obwód siatki do katody lub obwód wejściowy jest połączony na uzwojeniu. Każda z lamp jest jednak również obciążona w obwodzie anody, także część mocy wyjściowej każdej lampy pochodzi z jej obwodu anodowego, a część z obwodu katodowego. I w ten sposób pan Frank McIntosh dostarcza wzmacniacz typu przeciwsobnego, który posiada zalety zarówno systemu z obciążeniem anodowym, jak i katodowym. I to równocześnie, oprócz innych wcześniej ujawnionych zalet, cecha, która nie była wcześniej osiągalna we wzmacniaczach typu przeciwsobnego, przydatnych do szerokopasmowego wzmocnienia sygnału audio lub wideo lub tym podobnego, według jego wiedzy. Pan McIntosh napisał w swoim patencie, chociaż opisałem różne modyfikacje wzmacniaczy lub modulatorów przystosowanych do wykorzystywania z korzyścią transformatorów wyjściowych z bifilarnie uzwojonymi cewkami pierwotnymi, dalsze modyfikacje mogą być wymyślone, a ponowne rozmieszczenie i wykorzystywanie zmodyfikowanych modyfikacji mogą zostać, opisane, stosowane, bez odchodzenia od prawdziwego ducha i zakresu wynalazków, jak określono w załączonych zastrzeżeniach. W szczególności należy zdać sobie sprawę, że różne przykłady wykonania mojego wynalazku, ujawnione w niniejszym dokumencie, mają szczególne zastosowanie, choć niewyłączne, do wzmacniaczy klasy AB i klasy B i ich wariantów, a tym samym do wykorzystania jako modulatory w różnych systemach modulacji, a w szczególności do modulatorów anodowych klasy B. I dalej pokażę Wam, co Pan Macintosh sobie zastrzega w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych. Rzucę Wam tablicę, które będziecie mogli obejrzeć, przeczytać. Będzie to trwało po 5 sekund na każdą tablicę, także ze spokojem można wcisnąć pauzę, każdy zdąży. Gdyby któryś z punktu miał więcej tekstu, podzielę to na dwie tablice, tak żebyście mogli ze spokojem przeczytać na małym ekranie. Autorem tego patentu jest Frank H. Macintosh. W aktach tego patentu znajdują się odniesienia do tych, które widzicie na ekranie. Myślę, że przepis na wzmacniacz szerokopasmowy autorstwa pana McIntosha jest naprawdę świetny. Podał bardzo dużo szczegółów, które można wykorzystać przy pracy z innymi konfiguracjami wzmacniaczy. Elektronik, który orientuje się trochę w świecie lampowym, w topologii układów. Wkłada różnego rodzaju wzmacniacze, z pewnością wyciągnie pożyteczne wnioski dla siebie, ale osoba, która tylko składa na przykład zestawy do it yourself, bez zrozumienia tego, jak one działają, być może nie odniesie pożytku z wiedzy przedstawionej w tym patencie. Z tego prostego powodu, że powinna uzupełnić swoje podstawowe wiadomości na temat działania wzmacniaczy lampowych. Z tego powodu też zachęcam do czytania książek, do szukania informacji, jak układy lampowe działają. A tymczasem to wszystko, co obejmował patent na wzmacniacz szerokopasmowy. Ja wiem, że filmy opowiadające o szczegółach technicznych wzmacniaczy lampowych nie cieszą się zbytnim powodzeniem, ale mam w zanadrzu jeszcze kilka rzeczy do omówienia w związku z patentem Unity więc na pewno takie filmy się pojawią. A co w przyszłości pokaże się na kanale o tym mówiłem w odcinku z 18 czerwca 2022 roku. Także po kolei, powolutku będziemy te informacje publikować, oglądać i słuchać. Trzymajcie się!